Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na odcinku będziemy zajmować się kolekcją TOPS mecza Tak extra sezon 19-20. Mam tutaj wersję International. 5 luźnych saszetek plus puszka Champions. To są moje ostatnie braki: Men of the Match 4, 5, 14 20 i 20. Super Boost 10, 11, 14 i 15. Zaczniemy od dużej puszki kolekcjonera. W środku mamy 28 zwykłych kart, 6 świecących, 15 ekskluzywnych, plus jedna limitowana czyli 50 kart razem 12 euro kosztuje ta puszka czyli gdzieś 50 zł. Czyli mamy dwa zawiniątka w środku. Jedno właśnie z tymi kartami Champions. Na samym przodzie jest limitka, Salaha. Niebieska to jest jedyna taka w kolekcji. Pozostałe są złote. Srebrne i brązowe. Tutaj mamy kodzik, i właśnie te karty: Champions, ten set, który jest tylko w tej dużej puszce. Mamy Manuela Noyera, następnie Aleksander Arnold. Tutaj z boczku mamy ilość wygranych tytułów. Chodzi oczywiście o Ligę Mistrzów. Van Dijk. Piqué, popatrzcie, cztery razy wygrał już Gerard Piqué Ligę Mistrzów. Nacho, również cztery. Ramos, podobnie, cztery razy. Busquets, 3 razy z Barceloną. Toni Kroos, cztery razy. Messi, również cztery razy. Miller, raz. Ronaldo, 5, czyli to jest zawodnik, który najwięcej tutaj z tych wszystkich zawodników zdobył Ligę Mistrzów. 5 razy. No i mamy 5 kart Title Winners, czyli zdobywcy ostatniej Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Bramkasz Allison, Andrew Robertson, Jordan Henderson i Sadio Mane. Tak więc to jest taki Podwójny secik. No a teraz zawiniątko drugie, gdzie są karty normalne i specjalne. Te można trafiać wszędzie w różnych produktach, nie tylko w tej dużej puszce. Tak więc zobaczymy, co tutaj nam fajnego dzisiaj wpadnie. Może akurat jakaś karta z tych brakujących: klub 100 Joshua Kimich. No, i tutaj mamy specjalne Diego Costa. On akurat już jest u mnie w kolekcji Super Boost Cherry Chef, Również go mamy. Konopianka też już jest. Men of the Match Mbappé. Moi kochani, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio jest taki hype takie zapotrzebowanie na karty Mbappé, że bazówki chodzą po 300-400 zł z różnych kolekcji. Więc naprawdę sprawdzajcie. Czy macie jakieś karty z Mbappe? Oglądajcie, jakie są ceny za poszczególne karty na eBayu, i może coś będziecie umieli zarobić na tych kartach. Czyli mamy tutaj Mbappe Hattrick Hero, następnie Jan Oblak Shootout Superstar. I teraz karty Squad Update: Tagliafico, Messi Capitan, kurzawa Squad Update. Kapitan Insigne, Squad Update Amiri, Ronaldo, Rekordholder, Mares Flashback, Bale, Rekordholder, Herrera, Flashback, Royce, Kapitan, Dombele, Rising Star, Squad Update Tadic, Flashback Terstegen, Rising Star, Diallo, Dest Rising Star Amiri Squad Update No i popatrzcie, znowu mamy Tą samą kartę, która wcześniej wpadła Ronaldo No to troszeczkę słabo, powiem Wam W jednym produkcie dwie te same karty Następnie Olmo Squad Update, Moraes Origi Kapitan Dawid Silva Flashback Robert Lewandowski Rodrigo Skład update Mane, Club Hero, Parejo Kapitan, Flashback Herrera, Royce też już był, czyli drugi raz Kapitan i Rising Star Ndombele. No powiem wam słabo, jeżeli chodzi o zawartość tego drugiego zawiniątka folii, no to nic tutaj konkretnego nie wpadło, no może poza tym Mbappé, który ma naprawdę dużą wartość karty z jego podobizną, z jego wizerunkiem na kartach. No i popatrzcie, no pechowo, bo mamy znowu klub 100 i znowu Joshua Kimich. Następnie Ewa Kit Alejandro Gomez, Ewa Kit Mertens, Gomez Action. Aurar Rising Star i Tagliafico Action Neymar MVP Alario Squad Update Alexander Arnold Rising Star Sabitzer Flashback Sisoko Away Kit Angel Di Maria Super Boost Eden Hazard Klub 100 No fajnie dużo tych kart Klub wpada Gagliardini Squad Update Fabinho kit. Orier, Squad Update Terrier Flashback Messi record holder Stones man of the match jego mamy no niestety powtórka Salah superstar striker Aspilicueta kapitan Aguero action Gomez kapitan i Death Rising Star no i pozostała nam ostatnia saszetka czyli chyba dzisiaj też nic nowego nie wpadnie, a szkoda Mbappé Man of the Match, to akurat jest dobra karta, znowu mamy Mbappé Gnabry Kit. Hakimi Flashback Kapitan Ramos Miranchuk Squad Update i Zieh Flashback no czyli niestety moi kochani, nic nowego z tych moich braków nie wpadło. Jeżeli chodzi o trafienia, no to na pewno te trzy karty Club 100 mają tam jakąś wartość. No i obecnie, Kilian Mbappé. Jeżeli ktoś ma Prisma czy jakieś kolekcje te ekskluzywne, to tamte karty mają naprawdę ogromną wartość. Chociaż z tych adrenalin. Również cena już podskoczyła. Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle dzisiaj na odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.